Siema, tutaj Koza, kanał Koza Sport. Jak zwykle spodziewając się dużej promocji w FIFA usiadłem tu, czekając na godzinę 19, która wybiła i okazało się, że żadnej nowej promocji nie ma. Oczywiście cały czas dostępne są karty karnibolowe, no wiecie o co chodzi. Codziennie pojawiają się nowe SBC o ikony. No ale niestety nie ma tego, na co czekałem, czyli urodzin Fut. Ale skoro zaoszczędziłem sobie nagrody za Food Champions, Division Rivals i trochę FA Pointsów, to żal by było tego wszystkiego nie otworzyć. Jednak zanim zaczniemy, mimo że w samej FIFA nie ma nowego wydarzenia, to ja chciałbym zaprosić was na coś szczególnego. A mianowicie już w poniedziałek 18 marca odbędzie się kolejna edycja Extra Klasa Cup, czyli turnieju, w którym zarówno piłkarze, jak i kibice w starciach 2 na 2 reprezentują swoje kluby. Całe wydarzenie rozpoczyna się o godzinie 16 i będziecie mogli oglądać je na żywo na YouTubie, EA Sports Polska, Facebooku Ekstraklasy, Polsat Games oraz WP Sportowe Fakty. Co mam nadzieję dla was istotne, ja także wezmę udział w tej transmisji, więc mam nadzieję, że się zobaczymy. To wygrałeś? Wygrałeś. To zaświeczone, tak? Koncentracja. Zaraz wejdę w ten telewizor. Dzida, Carlitos. Paj sędzio! Nie da nic. Co ty robisz? Podaj na pustaka. Co poszło nie tak? Proszę się zapytać kolegi. Mamo! No nie no! Autobus! Nie wierzę! Tak jest! Indywidualnie. Ryba! To jest niesamowite. Tak więc naprawdę będzie się działo, dla mnie też nowa rola, więc może też warto dlatego chociażby zobaczyć streama. No a teraz słuchajcie, już przechodzimy do otwierania paczek. Wy na dole w komentarzach napiszcie mi, co dostaliście ze swoich nagród za Food Champions, za Division Rivals. No i zostawcie oczywiście łapkę w górę, jeśli tego nie robicie, zasubskrybujcie. Zresztą wy to wszystko wiecie, a ja wiem, że chciałbym zobaczyć tego nowego Ben Yeddera jako swoją czerwoną kartę. Ben Yeddera nie ma, ale umówmy się, to jest naprawdę bardzo dobry player pick, jak za Gold 3, 86 oceny ogólnej, bardzo przyzwoite statystyki. Damian płakał, jak widział, co mogę wybrać. Aczkolwiek przyznam, że nie wiem, jak wyglądały jego nagrody, więc możliwe, że on też go trafił, ale ja chciałbym tego Ben Yeddera teraz. Zobaczmy, jest! 86 oceny ogólnej, tak bardzo boli mnie gardło, ale ciężko nie zareagować inaczej na Ben Yeddera. Dwie genialne, wysoko ocenione karty. No, to jest naprawdę znakomity początek tego otwierania, słuchajcie, no... To jest, nie wiem, czy on będzie w moim podstawowym składzie, ale super, mega, niesamowity rezerwowy. Ej, jak za Gold 3 to lepszych nagród nie mogłem sobie wyobrazić. A to przecież dopiero początek, bo mamy cały czas paczki za Division Rivals i za Food Champions, więc zobaczmy, co będzie w pierwszej, czy zobaczymy chociaż jeden walkout. Dawno naprawdę nie widziałem, żeby ktoś nam wychodził za karty. No tutaj też tego nie doświadczymy, ale przynajmniej mamy banery. Okej, jest walkout w drugiej paczce i zobaczmy, jaki będzie kolor tej flary. To nie jest karnibal, to jest zwykła karta, to jest Belgia, więc jak jest Belgia, to jest dobrze i to jest Thibaut Courtois. Niestety zaczyna mi się chyba zapalenie gardła, więc słyszycie, jak brzmi mój głos, ale jak mam inaczej reagować? Szczęście wraca, słuchajcie, szczęście wraca. Thibaut Courtois oceniony na 90 oceny ogólnej. Nie... Niesamowity walkout, no to mi się podoba. Ile ty kosztujesz? No już teraz niestety, a to nie jest najdroższa karta, ale ja końców potrzebuję, więc chętnie go do siebie wezmę, znaczy na listę transferową. Fantastycznie, czy coś tutaj jeszcze czeka na nas z tyłu? Wayne Rooney, więc ikona i Courtois, to byłby tytuł. Aczkolwiek nie ukrywam, że cały czas chciałbym zobaczyć chociaż jedną z tych kart karnibalowych, bo one prezentują się znakomicie. Tutaj takowej nie ma, ale są znowuż banery i Francja, więc to będzie ktoś przyzwoity. Będzie ktoś najlepszy z najlepszych. Alekson, no jak się nie cieszyć? No jak się nie cieszyć z tego zawodnika? Fantastycznie. Ej, no moje szczęście wróciło. To jest naprawdę genialne otwieranie. Jeszcze tylko niech do nas przyjdzie Auba i napad w komplecie. Tak więc dwie paczki nam jeszcze zostały za 50k, jedna wypożyczeniowa. Może tutaj chociaż zobaczymy tą animację zawodnika karnibolowego. O, ale niestety nie, jest Inform, wow, Inform, Niemiec, bramkarz. Panie, ja już trafiłem takie Informy dzisiaj, że chciałem powiedzieć, że tego mam gdzieś, no ale no, tego leno zignorować. Tak więc słuchajcie, bez nowej promocji, ale naprawdę bardzo udany wieczór, a jeszcze dwie najlepsze paczki przed nami, ale niestety tutaj tym razem bez walkoutu. Zobaczmy, jak będzie flara, to jest chyba Inform, nie, to jest zwykła karta. Brazyl, lewy pomocnik, West Ham, Bardzo chętnie. Dziękuję. Felipe Anderson. To jest okej trafienie. Mogło być zdecydowanie gorzej. Naprawdę nie mogę narzekać na te paczki dzisiaj. To jest naprawdę pozytywny koza. Zobaczmy sobie jeszcze jedną za 50 000. No tutaj łokaucik byłby naprawdę miły. Nie ma łokautu. Niestety nie ma banerów. Widzicie? Dlatego cieszyłem się z tego Andersona, bo tutaj... No właśnie. Okej, ale mamy dostępne jeszcze paczki... ale mam jeszcze dostępne paczki promocyjne. Otwórzmy sobie po jednej, zobaczymy z której poleci nam coś najlepszego. Zobaczymy jak to będzie wyglądało w tej za 25 000. Coś czuję, że marnie. No, miałem rację. Zobaczmy jak to będzie wyglądało w paczce za 600 FIFA Pointsów. Bez walkoutu także, no tutaj by mogły być banerki. Są banery i jest Portugalia, no ale to raczej Ronaldo nie będzie. No i paka za 55 000, no tutaj walkoutu bym się spodziewał, no naprawdę, tu już powinno sypnąć, okej. Znowuż bez walkoutu. I nawet bez banerów. Dobra, dajmy szansę jeszcze jednej tej za 55 000, nie, to jest ewidentnie, te paczki nie są dla mnie. I jeszcze ten Alan, który w środku pola, już widzę co on będzie robił z Arsenalem. Naprawdę jestem przerażony tym losowaniem dla kanonierów. Mam nadzieję, że Arek Milik z Piotrkiem Zielińskim wezmą mu wolne na ten dwumecz, bo to będzie straszne, naprawdę. No ale dobra, pogrążę się jeszcze bardziej, otworzę ostatnią z tych paczek, już naprawdę... No, tak czułem, że w tej będzie łokaucik, żeby nas, jak powiedziałem, że ostatnia, żeby nas zachęcić. Bez karnibalowej karty, ale znowuż Belgia, lewe skrzydło i to jest Eden Hazard. Miałem tego nosa, żeby tą paczkę jeszcze jedną otworzyć. Koza wrócił. Moje szczęście wróciło. Niesamowite nagrody za Fut Champions. Dwie karty 90+ z Belgii. Naprawdę, chyba nie możecie narzekać na ten odcinek. Zobaczmy, czy coś tutaj jeszcze jest. No już chciałem być zbyt pazerny, ale umówmy się, na takiego Edena Hazarda nie mogę narzekać. Solidny zastrzyk końców do mojego klubu, którego trochę przetrzebiłem kupując Cristiano Ronaldo, a tutaj już ten budżet rośnie i będzie można zaraz kupować nowych zawodników, ale kto to będzie, to możecie zobaczyć w kolejnych odcinkach. A żeby ich nie przegapić, zapraszam do subskrybowania mojego kanału. W taki sposób tamten odcinek miał się zakończyć, ale w momencie jego montowania pojawił się Cristiano Ronaldo Hero 96, Leo Messi 98, no i Pierre-Emerick Aubameyang 90 oraz parę innych kartek, więc słuchajcie, jeszcze trochę tych FIFA Pointsów, są paczki specjalne, otworzymy sobie jeszcze troszeczkę, dając sobie szansę, nie chcę tutaj przesadzać, bo trochę sobie zostawię na drafty tych Pointsów, ale no naprawdę, jakby nie byłbym sobą, gdybym nie dał sobie tych paru szans na otworzenie tych paczek. Tutaj mamy banery w tej parce za 55, Brazylia, napastnik, Jonas może być, ale nie Ronaldo. Zobaczmy więc drugą, co w niej będzie, zobaczymy walkout, niestety nie tym razem. I tak słuchajcie, tak jak mówiłem, nie mogę narzekać, trafiłem niesamowite karty i na takiego Messiego albo Ronaldo to nie mamy szans, ale z drugiej strony, no zawsze tam w sercu gdzieś tli się nadzieja, no ale w sumie po co nam Ronaldo, jak mamy 5? Tak więc zobaczmy co w tej, no nie ma walkoutu niestety, więc to będzie nasza przedostatnia paczka, co prawda mamy banery. Belgia, no Belgia nam się dzisiaj dobrze kojarzy, ta też, bo to jest naprawdę przyzwoita karta, 85 oceny ogólnej. I otwórzmy sobie ostatnią paczkę, słuchajcie, tak więc to była jeszcze taka szybka dobitka na koniec tego odcinka. Tu niestety po raz kolejny bez walkoutu, ale mimo wszystko, słuchajcie, no ten odcinek myślę, że zasłużył na łapkę w górę, więc jeśli wam się podobał, nie zapomnijcie jej zostawić. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, tak jak mówiłem godzinę temu, kiedy jeszcze nie było Ronaldo i Messiego. No życzę, żeby ktoś z was którąś z tych nowych specjalnych kart trafił, a teraz to było na tyle. To był Koza, kanał Koza Sport, na razie. Piu!